Witajcie. To pierwszy właściwy odcinek podcastu Powyżej Uszu, podcastu poświęconego ogólnie rzecz biorąc kulturze. W dniu dzisiejszym udało mi się zarejestrować rozmowę z Pawłem Michowskim i Stanem Justem z Eleven Beast Studios. Pojechałem do siedziby tej firmy, która sama w sobie jest bardzo interesująca. Po pierwsze, co się rzuca w oczy, to wielki telewizor i konsola do gier i gigantyczne głośniki. Oraz to, że wszyscy chodzą tam na boso. Z wyjątkiem jednej osoby, która nosiła kapciuszki z Angry Birdsów. No ale to tyle takiego background stories. Zanim pojechałem zarejestrować tę rozmowę, miałem dwie obawy. Pierwsza była taka, że zawiedzie mnie sprzęt, że po dokonanej rozmowie nacisnę zapisz i wszystko szlak trafi, a druga była taka, że nerwy wezmą górę i nie będę w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. Pierwsza obawa okazała się jak najbardziej zasadna, bo kilkukrotnie w trakcie nagrania komputer odmówił posłuszeństwa i po prostu albo przerywał nagrywanie, albo generował jakiś dziwny dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest sygnał, żeby komputer zmienić czy cokolwiek innego. No ale rozmowa sama w sobie była bardzo ciekawa. Udało nam się porozmawiać o takich sprawach jak turystyka górska, o tym jak wygląda piractwo w Chinach, a także o tym o Gwiezdnych Wojnach i o celebrytach. Zapraszam na tę rozmowę, bo wydaje mi się, że jest bardzo interesująca i świetna i goście byli rewelacyjni. Od decoya, jak mamy w trailerze. No, albo jak urządzenie ze Star Warsów jakieś. No. Jeszcze powinien tak mówić, tak zamykać. Krążek z nami. Tak, się obraca. I w oczy patrzeć. Albo było awesome. Jesteście fanami Gwiezdnych Wojen? Wszystkiego, po trochę. Wszystkiego. Musimy. No dobra, to zacznijmy. To może się przedstawcie, Paweł Michowski i... Stan Just. Czym się zajmujecie tutaj? Paweł, czym się zajmujesz? Ja zajmuję się... Kiedyś zajmowałem się pisaniem, teraz zajmuję się przede wszystkim public relations i promocją, ale mamy naszego pisarza Borysa i ja go ścigam i krzyczę na niego, jak coś zrobi źle i jego tak nadzoruję. Czyli ale Borys dobrze pisze, tylko ja go ścigam, bo trzeba, bo za długo czasu pisze. Czyli senior writer zajmuje się krzyczeniem na innych... Na innych pisarzy, tak. Także PR-em się zajmuję, więc można powiedzieć, że taki PR manager, ale no to jest jakby jedno z zadań. A Stan zajmuje się... A ja jestem producentem. Jestem producentem i moje trzy główne odpowiedzialności to koordynacja wszystkich projektów razem ze sobą, nadzór nad działem QA oraz kontakty z wydawcami / jeszcze z outsourcingiem, czyli voiceovery, muzyka, dźwięki, lokalizacje. To właściwie dużo z tego nie zrozumiałem. Te pierwsze rzeczy, to co to było? Z tych outsourcowych rzeczy? To jest tak, że my realizujemy pewną część... Po kolei, okej. Okay. To QA, czyli testy. Czyli jak my tworzymy grę, to musimy ją przetestować, zanim gracze ją dostaną, zanim dojdzie do użytkowników i żeby oni nie narzekali na to, że gra nie działa, to my mamy wewnątrz jakby nasz zespół testerów, którzy sprawdzają to na różnych na przykład konfiguracjach sprzętowych i mówią, że na przykład tu coś nie działa, tu trzeba poprawić i wtedy my to szlifujemy tak, żeby każdy jak już dostanie finalny projekt, to będzie miał już dobrze działającą grę. To jest właśnie dział QA. Długo takie testy trwają? Trwają praktycznie przez cały, jak nie przez większość czasu produkcji gry, dlatego że tam już na bardzo wczesnych etapach nawet jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dużo błędów w trakcie tworzenia, bo tak się właśnie tworzy właśnie software, że po prostu dokładając kolejne funkcjonalności, kolejne błędy nadchodzą, no i właśnie dział testerów służy temu, żeby te błędy identyfikować. Aha. A to ile trwa mniej więcej proces od pierwszego pomysłu na grę do To bardzo różnie. To bardzo różnie, na przykład, to zależy oczywiście od gry. Na przykład Anomalii pierwsza była około 2 lat chyba tworzona, tak Paweł? No dość, ale w tym też było tworzenie silnika, więc to tak...
Tak. Silnik obsługuje też kolejne anomalie? Czy, tak. Czy... Silnik jest uniwersalny do każdej gry. My mamy właśnie własny silnik, niektórzy korzystają z licencjonowanych właśnie takich narzędzi deweloperskich. My tworzyliśmy własny przez dłuższy czas, w sumie dalej go rozbudowujemy i dzięki niemu też na przykład nasza najnowsza gra, czyli Anomaly 2 właśnie wyjdzie na urządzenia mobilne. No właśnie, to jakoś niedługo ma być, tak? Tak. No. Na jesieni, ale jeszcze ciężko sprecyzować ile, bo jeszcze trochę pracy przed nami. Aha. Tak, o środek jesieni przyjmijmy za jakąś ogólną datę. Okej, okay, może wróćmy do początku w takim razie. Wy pracujecie w 11 Bit Studios od początku, czy jesteście z tej grupy, która odeszła z Metropolis Software? Znaczy ja pracowałem w Metropolis Software, ale potem w międzyczasie robiłem jeszcze inne rzeczy i dołączyłem na samym początku, a Staszek... A ja doszedłem 2 lata temu. No, ale to tak naprawdę niewiele później, no bo od 2010 działam jakoś tak z pełną mocą, no to Staszek jest od 2011. Tak, od stycznia. Aha, a skąd nazwa 11 Bit Studios? A to Przemek kombinował, czyli nasz szef grafików z chłopakami i jakoś tak chcieli podkreślić, że robimy rzeczy własne i dość nietypowe, tak jak odwracanie gatunków gier, czy mieszanie gatunków gier, no i ponieważ jedenastka jest nieparzysta, a bity są zawsze parzyste, no to połączenie jedenastki z bitami jest nietypowe, no i w ten sposób jakoś lekko podkreślamy, że robimy i chcemy robić rzeczy nietypowe. Zaczynaliście firmę z bardzo ambitnym projektem, który właśnie, jak się okazało, prawie budowaliście 2 lata, mieliście jakiś plan B, co by było, gdyby się nie udało? Oj, chyba nie. Chyba to był strzał taki. Pierwszy strzał musiał się udać. Ale... No chyba, żebyśmy mieli nie wiadomo ile pieniędzy, ale to była prywatna inwestycja założycieli, którzy zresztą przez pierwszy rok pracowali bez pensji. No musiało się udać. Potem jeszcze część firmy została, czy może nie sprzedana, to nie najlepsze słowo, ale spółka weszła na giełdę, oddając 6 udziałów w zamian za akcje. Był to dodatkowy zastrzyk pieniężny, natomiast nie tak duży, żeby za to jeszcze zrobić 3 gry. To właśnie dopiero sukces pierwszej gry pozwolił nam na stabilizację finansową i robienie kolejnych. No, jakieś ryzyko z tym pierwszym moim zdaniem było, że to był raczej jeden taki dobry strzał. Ale zaczynając... Może by na drugi starczyło, a może nie, no. Przepraszam bardzo. Przy wszystkich projektach, tak jak mówiliście, odwracacie pewną konwencję. Więc jakaś tam zasada. Wróciliście platformówkę w Sleep Walker Stream i tutaj był odwrócony Tower Defense, czyli zawsze jednak to jest coś nowego, więc nie musiało się przyjąć. No nie, ale z drugiej strony chyba, no nie pamiętam kto to powiedział, jeden ze znanych twórców gier, że brak ryzyka jest największym ryzykiem, to znaczy, że no, jeśli ja rozumiem jeszcze jak masz 200 milionów dolarów, z których 100 przeznaczysz na marketing i promocję, to pewno tam no, musiałbyś mieć strasznego gniota albo popełnić mnóstwo błędów, żeby tych pieniędzy nie odzyskać, bo powyżej pewnej granicy to ryzyko maleje, chociażby właśnie ze względu na nakłady promocyjne. Ludzie się rzeczy się zainteresują taką grą, ale przy mniejszych grach trzeba jakieś ryzyko podjąć, żeby mieć ten coś, co cię wyróżni, bo jakbyśmy zrobili jakiegoś FPS-a, takiego, co już jest na rynku, no to dlaczego gracz miałby kupić naszą strzelankę, a nie taką, co jest 10 razy fajniejsza, bo kosztowała 50 milionów dolarów. No ale i... takie były, tam Hard Reset był, nie wiem, Bulletstorm. Nie wiem jak Hard Reset, ale Bulletstorm no, chociażby dlatego niestety okazał się finansową porażką. Znaczy, tak, strasznie fajna gra. Głupia. Ale droga była. Myślę, że tu leżał błąd. Że ona kosztowała dość dużo, więc w międzyczasie były też inne poważne, nawet z tej samej stajni tytuły. Ale ciężko jest ciężko mi jest tak naprawdę znaleźć, gdzie leży gruby błąd. Można pewno ileś czynników szukać, czemu Bulletstormowi się super nie udało. Aż wreszcie mogę się mylić, może się udało i to co ja wiem, to są jakieś domysły, a nie prawda. No ale z tego co wiem, to jednak się nie udało. Pod względem ekonomicznym, no, nie, ale pod względem na przykład recenzji czy jakości gry, to
to na pewno sukces. No właśnie, bo wasze gry to można odnieść wrażenie, że opierały się właśnie na... Najpierw była mechanika, potem była fabuła. Czy tak jest faktycznie, że fabuła jest tylko dodatkiem do waszych gier? Znaczy grałem mało w ostatnią i tam ta fabuła faktycznie jest taka już pełnoprawna. Ale rozgrywka jest na pierwszym planie zdecydowanie. No to odstawiamy, że pomysł na grę jest najważniejszy, historia jest drugoplanowa. Oprawa audiowizualna w waszych grach właściwie we wszystkich robi ogromne wrażenie. Jak dużo osób pracuje nad tym? Czy to zawsze jest praca wewnątrz studia, czy zatrudniacie jakieś zewnętrznych grafików do tego? Graficy nie. Graficy są wszyscy wewnętrzni. Jeśli chodzi o głównie taką oprawę, zwłaszcza 2D, 3D, mamy jedną osobę, którą podnajmujemy, jeśli chodzi o 3D, o modele na przykład jednostek, no i mamy jednego animatora na zewnątrz. Przynajmniej mieliśmy do tej pory w tych projektach, które zostały ukończone. Natomiast jednak większość i cały kierunek, stylistyka gier, ona jest tworzona jak najbardziej wewnętrznie u nas w studiu. I pytałeś, ile osób to tworzy? Najczęściej to są, jeśli chodzi o małe gry, takie jak Sleepwalker's Journey czy Funky Smuggler, to były pojedyncze osoby we wsparciu oczywiście z naszym dyrektorem artystycznym, czyli Przemkiem Marszałem. Ale czy to, bo do Anomaly Warzone wydaliście piwo jako taki dodatek, bo to piwo ważone, to zaraz przejdę do tego, co mówiłeś, to nie jest tak zupełnie bez sensu. A czy podobne rzeczy takie jak właśnie, bo aż Sleepwalker Journey aż się prosi o jakieś takie dodatki, nie wiem, poduszki dla dzieci, komiksy, nie wiem, bajki czy coś w tym stylu, tam ta oprawa jest tak ładna, komiksowa, że jakby aż kupiłbym córce coś takiego, tak by było. Planujecie jakieś takie rzeczy, czy nie? Nie, raczej nie, bo to jakby nie specjalizujemy się w tym, nie? Aha. Musielibyśmy wynajmować jakieś firmy i też zauważ, jak bardzo musiałaby być to popularna marka, żeby tym hurtownikom, którzy gdzieś to dalej detalistom sprzedają, musiałoby się to podobać, nie? Trzeba byłoby się pewne w jakąś reklamę angażować, a to nie nasza działka. Na grach się znamy, na poduszkach już pewnie słabiej. Ale to była super ekstra specjalna historia, bo to jakby inicjatywa była Kacpra i jego żony, czyli designera właśnie Sleepwalker's Journey. I jego żona tam się śmiała z tego, że Anomali jest ważone i zrobiła piwo i powiedziała, to jest piwo Anomali ważone. Nie? Jakby to powstało poza nami, to Kacper i jego żona wymyślili. Nawet Kacper siedział po nocach, zrobił taką super nalepkę i to ich inicjatywa. Natomiast my jako zespół, jako firma jesteśmy trochę wariatami i wspieramy takie inicjatywy, więc bardzo nam się to podobało. Tak, nie jestem pewien, czy się wszystkie nadają do podcasta. Pomysły nasze, tak, są różne inicjatywy. No, tak jak właśnie Paweł mówi, no, jeśli chodzi o na przykład takie pluszaki, no to tak jak możesz zauważyć w sklepie, to raczej możemy spotkać na przykład z Angry Birdsów tylko. Takich totalnych mega brandów. Nie wiem, czy nawet z Kadyropa Omnuma w ogóle da się kupić, ale jeśli się da, no to jeszcze by mi przyszło do głowy, natomiast to są wszystkie takie mega brandy, natomiast pozostałe marki, te wszystkie tysiące czy dziesiątki tysięcy gier, które są na mobilnych, jak nie setki, no to jednak nie wypuszczają czegoś takiego, no i to jest przyczyna. Sami siebie jakby kategoryzujecie jako twórcę gier mobilnych, czy plus te stacjonarne? Wszystko, zdecydowanie. Taki film był, nie wiem, czy kojarzycie Indie Game The Movie, tam ci twórcy Super Meat Boya mieli swoje koszulki, ta dziewczyna tam szyła te takie misie, nie misie, to takich... To jest bardzo miłe, jasne. No to są właśnie takie inicjatywy, ale one muszą jakby wychodzić jakby od zespołu, który ma takich właśnie elementów przypadkowych, trochę jak właśnie to piwo u nas. Jeśli ktoś ma jakiś tam talent, tak, no na przykład żona Kacpra ma talent do robienia piwa, a nie ma talentu do szycia, no to robi piwo, a nie szyje. No tak, jasne. A mogła, wiesz, no teoretycznie Kacper robił właśnie Sleepwalkera, więc teoretycznie właśnie te poduszki też mogły bardziej pasować. Aha. A dużo tego piwa powstało?
Nie dość. Nie, to 40, no, 40 butelek chyba było. Jak Kacper to przywiózł, to tak po weekendzie chyba dwie zostały. To też dobrze, że zostało. Nie wytrwało to za długo. Bo dobre było pewnie. No masz. Taki stout ciemny. Ma mocny smak. Dobre piwo. Wracając do tej oprawy audiowizualnej, także muzyka robi dosyć duże wrażenie właśnie w Sleepwalker Journey czy w Anomalii. Tę muzykę można gdzieś, wydaje się, jakoś osobno, czy... Soundtracki są dodawane na przykład do paczek humblowskich zawsze. Przypuszczam, że na Humble Store jest to w pakiecie. Na pewno do Anomalii jedynki i dwójki. Jeśli chodzi o funky, to gra jest na pewno na iTunesie dostępna. Tak, cały muzyka. Soundtrack jest dostępny na iTunesie do kupienia. Z pozostałych gier chyba nie. Ale te trzy są na pewno dostępne. I to jeden człowiek w dużej mierze odpowiada za kompozycję i Piotr Musiał, to jest nasz kompozytor. On pracuje poza studiem, ale już od lat z nim pracujemy, także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to też jest człowiek z zespołu naszego. I to też nagrywał u siebie w domu, czy u siebie w studiu raczej. Tak. No ma swoje studio, ale to też czasami, to są czasami takie dziwne, globalne projekty, bo jak potrzebował Piotrek wokalisty, to wokalistę nagrywał chyba w Australii. Tylko robił to zdalnie, ale człowiek ma swoje studio w Australii, który jest zresztą z Egiptu, a Piotrek jest z Polski i on tego człowieka z Egiptu w Australii nagrywał. Sam nagrywał ze znajomymi partie gitarowe. O Jezu, to naprawdę globalna muzyka, no. Tak, to funky to była taka specyficzna sytuacja. To bardzo przyjemna gra, taka właśnie te... A dzięki. Przez tą oprawę audiowizualną tam wszystko fajnie ze sobą. Dzisiaj wysłaliśmy update na iOSie swoją drogą na funky. Tam są dodane ścieżki wokalowe nowe, nie? Tak? Czyli dodatki nowe to jest nowa muzyka do tego bardziej niż jakieś... Ulepszona wersja muzyki, tak, jeden track jeszcze dodatkowy jest. Fajnie. Cześć. Wspomnieliście o Humble Indie Bando, jeżeli dobrze zrozumiałem. Braliście w tym udział. Czytając właśnie takie opisy tych akcji charytatywnych w polskim internecie, mam wrażenie, że większość pisze w ten sposób, że za centa można kupić, dostać, nie wiem, całą paczkę fajnych gier, a jakby ten aspekt akcji charytatywnej jest właściwie nieobecny. Też macie takie wrażenie? Nie. No zauważ, że zawsze jest, przeważnie jest średnia cena, którą musisz przebić, żeby uzyskać kolejne gry lub soundtracki. I rzeczywiście to podejrzewam, że... Tak, to już od początku było. Podejrzewam, że jest masa takich ludzi, no, którzy albo nie mają, albo im się nie chce. Ja wierzę, że nie mają. Kasyno, żeby przebić średnią, natomiast przebicie średniej to jest często coś koło $4, czyli to nie jest majątek, bo to jest 12-13 zł. I zdaje się, że taki domyślny przedział wartości, którą dostaje ta fundacja Child's Play, głównie, bo tam jeszcze inne fundacje są zaangażowane, ale głównie ta, to jest około 15% wartości całej paczki, czyli jeśli paczka robi około $1 000 000 obrotu, to znaczy, że fundacja dostaje $150 000, czyli $500 000 złotych, czyli mówimy o naprawdę dużych pieniądzach. Wiecie, ile wasz udział jakby przyniósł tej akcji? Właśnie ten rząd wielkości? Myślę, że średnio to jest z każdej paczki około 15% z tego, co wiem. Czyli jakby ten domyślny podział, który sugeruje... Tam są takie suwaczki, jak kupujesz paczkę i tymi suwaczkami decydujesz, jaki procent chcesz przeznaczyć na dany cel. To z tego, co wiem od organizatorów akcji, to większość jest mniej więcej tak podzielona, jak te suwaczki sugerują. Czyli około 15% trafia na cele charytatywne. Myślę, że to jest bardzo fajnie i ja jestem mega otwarty na to i na pewno będziemy jeszcze w to uczestniczyć, bo jakby dla nas jest to po pierwsze narzędzie promocji i narzędzie sprzedaży, a po drugie no jednak angażujemy się w akcję charytatywną i robimy coś dobrego. Myślę, że warto i nie ma się czego... Nie widzę powodu, co nas miało wstrzymywać, żeby to robić. Nie? Same plusy. Nazwa sugeruje, że to są twórcy niezależni. Ciągle jesteście niezależnym studiem?
Wiesz co, w branży, szczególnie w Polsce, jest taka wewnętrzne spieranie się, kto jest niezależny, a kto nie jest, no bo tak naprawdę CD Projekt, mimo bycia ogromną firmą, też jest niezależny, no bo nikt im w sumie nie mówi, jak tego Wiedźmina mają robić, ani gdzie go mają robić, ani za ile, ani jak ma wyglądać, więc z mojego punktu widzenia oni są tak samo niezależni, jak niezależny jest Sos Sosowski, który robi MacPixela, sami nikt mu nie mówi, jak ma go robić. No, rozumiem, jakby na przykład właścicielem Wiedźmina był Electronic Arts i przyjeżdża menadżer raz na miesiąc i mówi: co wy robicie? Do dupy, ja chcę, żeby Wiedźmin miał niebieskie włosy i chodził w spódnicy i w ogóle do dupy. No i oni biedni muszą tulić uszy po sobie i robić niebieskiego Wiedźmina, bo tak kazał im menadżer, to na pewno nie są niezależni. No i musi być kobietą. No, ale robią to jak chcą. I wedle tej modły my kompletnie jesteśmy niezależni, bo robimy to jak chcemy, w jakiej skali chcemy, wydajemy gdzie chcemy. Naprawdę nikt nam nie mówi co i jak, wszystkie prawa są po naszej stronie i to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli ktoś by chciał się przypiąć, że jest to spółka giełdowa, a spółka giełdowa nie ma prawa być niezależna, no to pewno tak. Niespecjalnie o to dbamy, bo chyba musisz mieć sam poczucie niezależności, a nie może być ono definiowane z zewnątrz. No i podług tej filozofii uważam, że tak, jesteśmy bardzo niezależni. No wszystkie gry są kompletnie nasze, autorskie i to są nasze pomysły, nasza praca, kreatywność i no, masa pracy przede wszystkim, nie? To nie jest tak, że się przychodzi i gra się sama robi, nie? No jak gra powstaje rok, to nieraz 100-milionowy film z super efektami powstaje krócej. Po prostu nie da się szybciej gier robić. Pewne elementy trzeba, to jak dom z cegieł, budować, zapinać, składać, sklejać, testować. No to fajna praca jest? Czy... No, ja bym nie zamienił na żadną inną. A ty? Lepsza na świecie. Generalnie nie ma niczego innego, w co by się dało tak zaangażować bezpośrednio i myśleć o tym, i chcieć o tym myśleć na przykład wieczorami, później jak się wraca do pracy. W całej polskiej branży nie znam nikogo, kto by zaczął pracować w grach i chciał robić coś innego. Może Piotrek Gnyb, który prowadzi serwisy internetowe, ale on to bardzo zawsze lubił i on jest w tym dobry, więc ja mu się nie dziwię. Ale on dalej robi serwis o grach, więc w sumie daleko nie wykroczył. No, a poza tym ja tak sobie myślę, że większość z nas to chyba nawet nie umiałaby robić nic innego. A to tylko moje zdanie. Gracie w swoje gry? Bo wielu aktorów mówi, że już siebie na ekranie to już nie może oglądać. Ale... Nie no, my chcieć, nie chcieć, nawet musimy grać w swoje gry. Nawet tak, ale w tym wolnym czasie. Znaczy to jest trochę tak, że jeśli robimy grę na przykład przez 2 lata, no to i gramy na przykład w nią, jeśli nie co tydzień, to co miesiąc na przykład, to już później nie musimy w nią grać, jak jest tydzień później wyszła, dlatego że już ją przyszliśmy tam x razy, na przykład kilkadziesiąt razy i dokładnie ją znamy na wylot. Mhm. Więc trochę to tak, Paweł jest też znany z tego, że jest w stanie przejść tam parę misji w pierwszej anomalii w ogóle z zasłoniętymi oczami. Więc to znamy te gry bardzo dobrze i gramy w nie bardzo dużo. No i ten. I na przykład nawet teraz, jak puściliśmy dzisiaj nawet update'a do Funky, który już był przygotowany jakiś czas temu zresztą, to też tak popatrzyliśmy na to Funky. O kurczę, pogramy sobie chwilę. I tak nie, ale do Funky to mi się zdarza wracać, że sobie siedzę w domu i tak a popykam sobie. Na chwilę nie planujecie wydać tego? Nie, jakoś chyba. Na razie nas to nie korci. Jeśli chodzi o Anomalii 2, to w ogóle przez cały okres robienia miałem bardzo dużo pracy związanej z promocją gry. I tak naprawdę grałem tylko zawsze po kawałku. Co to znaczy, że z silnika, z edytora wczytywałem level i tak grałem 10 minut. Potem okazało się, że tam jeszcze jakieś są bugi, więc się nie da skończyć. I te drugie 10 minut grałem na przykład tydzień później. I tak naprawdę dopiero po premierze całą grę przeszedłem od A do Z, bo wcześniej po prostu grałem po kawałku. Ale na przykład w multi wiem, że graliśmy na przykład bardzo, bardzo mocno pod koniec produkcji i tuż po wypuszczeniu właśnie
strasznie dużo i to nie mówię o czasie w firmie, tylko właśnie po godzinach, właśnie po weekendach i tak dalej. Bardzo satysfakcjonujące było to, żeby... Gracie sobie tutaj między sobą? Tutaj między sobą też oczywiście, też musieliśmy na początku denerwowało, że ja straszne baty dostaję, bo to jest trudna gra, trudna. Trzeba dobrze ją poznać. No ale jak pojechałem tam z chłopakami na targi promować grę i grałem w to multi non-stop, no to potem już się zrobiłem taki trochę wirachar. Jak tam zrobiliśmy betę i tam było dużo, z 10 tysięcy graczy chyba, i jak któryś na mnie trafił, to tłukłem tych leszczy, nie? To było fajne. Niemniej bardzo satysfakcjonujący był właśnie taki kontakt z graczami właśnie. Nawet w swoim czasie wolnym, na przykład po weekendach, graliśmy całe dnie tylko po to, żeby po prostu... odpowiadać ludziom na przykład na pytania, jak mieli tam jakieś, podczas bety nie było jeszcze wszystko jasne, byli zaciekawieni, czemu akurat tak to zostało rozwiązane i tak, a nie inaczej, więc tutaj na przykład dużo własnego czasu poświęcaliśmy na to, żeby czerpać przyjemność z tego, że komuś po prostu to sprawia radość. Aha. A tak wracając na moment do historii, do Metropolis, kiedy wychodziła, nie wiem, tajemnica statuetki czy Teen Agent, to do głowy by mi nie przyszło, żeby kupić tę grę legalnie. Była giełda, były jakieś inne źródła dostępu. Czy teraz piractwo jest dla was problemem? Nie, dlatego że jak było, zawsze jest i pewno jeszcze długi czas będzie. Wydaje mi się, że z piraceniem jest tak w dzisiejszych czasach, że jest dystrybucja cyfrowa, więc ściągnąć wersję legalną, a ściągnąć wersję piracką, obie rzeczy są tak samo łatwe, więc piracą ci, co albo nie mają kasy, i w sumie to tak chyba ciężko mieć do nich pretensje, a jeśli ci, co mają kasy, piracą, to jakby coś tam nie gra, nie? No bo mając pieniądze, decydujesz się jednak, kurde, nie odstąpić działki twórcy, który rok siedział nad jakąś grą. Czyli to się dzieje gdzieś na poziomie wyboru moralnego, tak mi się wydaje. Spotkałem się z takim zdaniem, że przejście gry zajmuje mi tam, nie wiem, 3 godziny, 6 godzin, i na konsoli akurat to gracz konsolowy, gdzie gra kosztuje 200 zł, to on mówi, że nie, to za drogo jest. No dobra, ale to... nie jestem pewien, czy to jest usprawiedliwienie, to po pierwsze, a po drugie, no ale to mówimy też o grach za 200 zł. Nasze gry zawsze wystarczy się przyczaić na jakąś promocję, jak się nie ma kasy, i można kupić za 5 czy 6 dolarów, czyli za jakieś tam 20 zł. No to nie jest taki majątek, a gra się 10 godzin. 20 zł kosztuje bilet do kina na dwugodzinny film. Więc my oferujemy więcej frajdy. Czasami jest tak, że nawet, że to piractwo jest narzędziem promocyjnym, nie? Że jakoś tak, jak się okazało, że którąś z gier wypuściliśmy po chińsku, to było jakieś szaleństwo, jakieś chyba milion pobranych pirackich kopii. Zatkali nam łącza, zatkali nam serwery, bo gra była tak skonstruowana, że jak się nie dało z Google'a ściągnąć dodatkowych plików, to ściągało się z naszych serwerów, więc chińscy piraci nam zatkali łącze po prostu, na amen, a mówimy o jakichś gigabajtach transferu, terabajtach podejrzewam. Czyli w Chinach anomalia po prostu jest number one. No może nie number one, ale popularna gra dla piratów, no. Jest to jakieś narzędzie promocyjne, natomiast uważam, że to jest tak, jak mogę ściągnąć MP3 albo wszystkie MP3 danego artysty, ale jak mi się podoba, to pójdę i kupię jego płytę, bo uważam, że tak należy i że narobił się i musi coś z tego mieć. Nie? No tak, ale w Polsce jakby muzykę można już legalnie w postaci MP3 dostać, gry na Steamie można, czy w innych formach cyfrowej dystrybucji można dostać, a z wideo jest cały czas problem. Nie wiem, czy wy czekacie na premierę ostatnich 8 odcinków Breaking Bad w poniedziałek, ale właściwie nie ma innej opcji niż ściągnąć to z torrentów czy czegoś innego i obejrzeć. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj koncerny mają jakąś taką strasznie twardą politykę, ale oni z tą polityką przegrają, bo powoli ten video on demand zaczyna się strasznie popularny. A w Stanach Netflix to w ogóle już jest... Czekam na Netflix w Polsce. Znaczy już jest, tylko... Netflix w Polsce jest?
Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że jest taka wtyczka do Chroma, która pozwala na oglądanie kontentu Netflixa amerykańskiego. No tak, no ale... Oficjalnie nic na ten temat nie wiem. A rozumiecie, czemu tak jest? Czemu oni nie chcą moich dolarów? Znaczy chcą, tylko nie dadzą ci jeszcze wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest właśnie to stare myślenie koncernów, które bardzo się trzymają formy sprzedaży DVD i wypożyczalnie, bo one na tym robiły straszną kasę i nie potrafią jeszcze się przestawić na nowoczesne modele. Ale jak pokazuje rozwój YouTube'a i tego typu telewizji, to jest tylko kwestia czasu, kiedy one zjedzą. No. Ja na przykład miałem ileś lat telewizję typową, aż zaczęła lecieć taka hała, że no ja nie mogę tego oglądać, ale lubię piłkę nożną. No i jakoś tak Onet wpadł na to, żeby Ligę Mistrzów sprzedawać za 5 zł per jeden mecz i raz na jakiś czas wysyłam SMS-a za 5 zł, mam mecz w streamingu o wysokiej jakości i jest git, w ogóle mi to w niczym, no, w ogóle mi to w niczym nie przeszkadza, ale jakby ta oferta była szersza, to bym się nie obraził. Przecież dużo łatwiej jest wydać, nie wiem, na Spotify'a tam, nie wiem, ja to teraz kosztuje. Dwie dychy to jest chyba już ten maksymalny abonament taki. Na miesiąc. Mieć dostęp do ogromnej bazy filmów i po co wtedy piratować? I artysta jest zadowolony, ja jestem zadowolony, a filmy cały czas są problemem. No, ale tak samo Amazon na przykład, który miał wejść do Polski już, nie wiem, 2-3 lata temu. Cały czas jest to jakiś problem. No dobra, trochę poniosłem. A jakie macie plany na przyszłość? O. Zrobić super ultra grę. No, najlepszą grę wszechczasów. A my to zrobimy, to jest kwestia czasu. Strategia, nie wiem, platformówka. Na razie nic nie możemy tu powiedzieć, jeśli będzie nowe rzeczy. Na pewno robimy dużo. Ale... No, robimy nowe rzeczy i te nowe rzeczy będą coraz lepsze. Będzie zupełnie nowy projekt, czy będzie anomalia trzecia? Nie mogę powiedzieć, a na pewno mogę powiedzieć, że nowy projekt to w zasadzie to już jest jeden dość zaawansowany, chociaż jeszcze nie ma co pokazywać, znaczy grafiki tam jeszcze brakuje. Drugi projekt już jest też w produkcji, ale to jeszcze są rzeczy za wcześnie, żeby mówić. Aha. A kiedy będą już... W 2014 roku. Na razie za wcześnie. My też nie możemy tak mówić za każdym razem, ponieważ musisz pamiętać, że jako spółka giełdowa musimy zawsze akcjonariuszy w pierwszej kolejności poinformować, nawet jeśli tego samego dnia, nie, no to najpierw giełda musi wiedzieć o planach. Natomiast no, robimy nowe rzeczy, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby je pokazywać. No, mamy taką politykę, że jak już coś fajnie wygląda, to dopiero chcemy się chwalić. Nie, no jasne. I dalej robimy, dalej kombinujemy oryginalne pomysły. Jeden wydaje mi się tak super pomysłem, że aż normalnie szczęka opada. Ale to zobaczymy jeszcze. To całe pół roku trzeba czekać jeszcze. No. No dobra, a gry wideo coraz bardziej wchodzą do przestrzeni publicznej. Widać plakaty na mieście, nie wiem, Wielki Snajper był, Wiedźmin, to już po prostu jest dobro narodowe, które przekazujemy prezydentom całego świata i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że twórcy gier staną się celebrytami albo przynajmniej wejdą bardziej w ten... W swoim świadku już tworzą się takie osobistości, które tak? są znane. Tylko, że no to jest cały czas jakby ograniczone trochę do naszego, zwłaszcza w Stanach, do naszego środowiska jednak game developerów. I są już przez to, że jakby game development wyrobił sobie już pewną historię jako cała branża i z tą historią też wiele postaci bardzo znanych się wiąże. I jak widzimy na przykładzie Kickstartera i różnych projektów, które tam się pojawiają, to już się pojawiają takie osoby, które naprawdę, o których się my jako, na przykład ja jako początkujący deweloper się uczyłem już z YouTube'a czy z jakiejś Discovery na temat tego, jak powstawały gry kiedyś, a jak powstają teraz i te osoby jeszcze żyją. Jeszcze tworzą i mają coraz to nowe pomysły i wracają właśnie ze swoimi oryginalnymi rzeczami, więc to są już żywe legendy,
A jeśli nie, już to jest jakby wyższy poziom niż gwiazda, to już jest legenda po prostu danej branży, jak dla mnie, więc jakby coraz im ta historia będzie narastać, tym coraz więcej tych osób będzie powstawało. Kto jest taką legendą dla ciebie na przykład? Ostatnio na Kickstarterze, bo to jest i jeszcze w powiązaniu z jedną konferencją pojawiło się nazwisko pana Alalowe, którego kojarzę właśnie z jednej bardzo specyficznej produkcji. No i właśnie Larego? Dokładnie. I on właśnie się też pojawił. Z czego? Z Larego. Jako jedna, pierwsza postać, która wprowadziła seksualność w grach komputerowych i właśnie teraz też będzie na konferencji, na której będę też. No, nawet też kiedyś to uczyłem jednego Larego na polski. Dokładnie. Będę miał też przyjemność właśnie być na konferencji. Właśnie, tego ze szturem co był, nie? Ojej, nie pamiętam. Nie, statku nie było jakoś. Nie pamiętam. Przysięgam, kurde, że to było prawie z 20 lat temu. Nie pamiętam. Aha. Ale coś mi się przypomniało a propos tych celebrytów, że to jest trochę tak jak, wydaje mi się, że mogę się mylić, ale wydaje mi się, że o ile najbardziej znani twórcy gier staną się takimi trochę celebrytami, w sensie trochę znani, to jednak najbardziej znane będą postacie, które występują w grach, a nie sami twórcy. Tak jak masz możesz z nazwiska znać niektórych reżyserów, ale nie wiesz jak wyglądają, ale postacie co grają w ich filmach to będziesz znał zawsze, mimo że najważniejszy to przecież jest reżyser, a nie aktor, nie? Czyli tak jakby Brada Pitta znają wszyscy, ale nikt nie wie jak wygląda facet, który reżyserował Podziemny Krąg, czy ten The Fight Club, nie pamiętam jak jest polski tytuł, Podziemny Krąg, tak? Tak. Jakoś tak, taki głupi. Dokładnie. Nikt nie wie jak Fincher wygląda, ale to on był tam najważniejszy, a nie Brad Pitt albo ten drugi aktor, którego też nie pamiętam. Tak, dokładnie, Norton, nie? Wszyscy pamiętają buzię Nortona i Pitta, a nikt nie wie jak wyglądał reżyser. I wydaje mi się, że coś takiego się dzieje na przykład, że świat gier wie, kto to jest Jade stojąca za Assassin's Creedami, ale poza światem gier gracze kojarzą jednak Asasyna, czyli tego głównego bohatera. I podobnie się będzie działo, no dajmy na to Gordon Freeman z Half-Life'a. Wszyscy wiedzą, jak wygląda Gordon Freeman, ale twórcy Gordona nie bardzo. A to może trzeciego Half-Life'a, czy... Pewno. Coś lat czeka. Kiedyś mi się wydaje, że będzie. No. Mi się wydaje, że będzie. Ja byłem kiedyś w siedzibie Valve. Przepraszam, muszę wstać na chwilę. Byłem kiedyś w siedzibie Valve. Wydaje mi się, że widziałem jakieś takie artworki w tą stronę. Nie, ale to jest totalne moje widzimisię. Po prostu jak powiem, że widziałem, to by mnie zaraz zabili. Nie? Wysłali jakiegoś, kurde, asasyna. Sorry. Wydaje mi się, że będzie. Dziwne byłoby z ich strony, jakby nie zrobili, bo to był taki hit, że chyba cały świat gier na to czeka, nie? No. Chyba, że się boją jakby zabić legendę, że nie wiem, że coś nie wyjdzie. Nie, ale czekają na dobry moment. Może tak być. No tylko, żeby nie było, że ja już będę miał 62 lata, nie? Bo już mi się może wtedy nie chcieć grać. Szczepimy ci coś. Czekali i wyszło. Tak sobie. Wyszło. Ale to też nie ci twórcy, nie? To inni ludzie, inne spółki to przejmowały. Valve nie zawiedzie. Valve ma dobrych deweloperów. No zobaczymy. A czas dla polskich gier wydaje się być dobry, prawda? I teraz coraz więcej tytułów przebija się. Boom jest duży, na pewno. No. Jeszcze 20 lat temu było z 5 zespołów pewno w skali kraju, a teraz pewno by się z 500 nazbierało, no bo dwuosobowe zespoły robiące gry na Androida, to jakby nie patrzeć, jest zespół twórców. Przecież nie musi być ich 20. A tych firm, które znalazły swoje nisze albo robią fajne gry na komórki, dużo jest naprawdę. I dużo zespołów, które robią fajne rzeczy. Nie? Ktoś to próbował policzyć, chyba prawie 150 firm jest tak oficjalnych, czy jakoś tak. Poligamia chyba prowadzi teraz takie zestawienie, ale dużo tak jest. No dobra, to dzięki wielkie za spotkanie. Oficjalne pożegnanie o
Faktycznie. Jest, Frontier. Faktycznie. Pozdrawiamy Kingdom Rusha. Dzięki raz za rozmowę. Pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy Kubę i ja chciałem pozdrowić mamę. Tak. I całą Bydgoszcz. Jeszcze kogoś? Jak Bydgoszcz? Ty jesteś z Żywca. Wiadomo, z Żywca. Zawsze się mówi, że się pozdrawia Bydgoszcz. Tak? Nie wiem, tak jakoś. A ja lubię iść pod prąd, to ja pozdrawiam Toruń. Toruń. I wszystkich słuchaczy z Toruniu. Tak. I okolicach. A z Żywca jesteś? Tak. Kurczę, najlepsze schronisko PTSM, w którym byłem. Tam było... PTSM? Co to jest? Polskie... no nie wiem, coś tam, nieważne. A nie PTTK? Właśnie nie PTTK, bo to zawsze było PTSM. A, może być polskie, to może być schronisk młodzieżowych? Może? Możliwe. O, bardzo. No, tak. Tam, gdzie żaden szlak nie prowadzi, wszyscy piją strasznie? Nie, po prawej stronie od dworca, jak się idzie na wprost, tam taka szkoła była, teraz to zostało przeniesione gdzieś indziej. I po prawej stronie było... Nie wiem, ja najbardziej lubię takie... Ale to jest takie... Są to, ja to jedna z tych lubię miejsc, takie na końcu świata właśnie, w środku gór, gdzie nikt nie przychodzi, to są najlepsze schroniska. No, no. A w tym roku tak poszliśmy na ten, na... z... Nie, jak zaczniesz teraz, to będzie kolejna godzina. Mega szlak jest z Krynicy do Rytra. Naprawdę, dwa dni można iść przez góry i po drodze jest tylko jedno schronisko, Hala Łabowska się nazywa. No i tak Beskidy, z półtorej dnia tam szliśmy z przerwą na spanie w lesie w międzyczasie. Dochodzimy do tego schroniska. No widać, no kurde, na środek gór, no za dupie i schronisko, nie? A gościu mówi, mam po 7 złotych koktajli jagodowych, chcecie? Kurde, jakie to było pyszne po prostu. Masakra, kurde, coś pięknego. Ja byłem na chatce puchatka, nawet prądu nie mieli. Ani wody. Nie, nie, no takie wiesz, no kibelki były, nie? Znaczy my i tak spaliśmy w lesie albo pod namiotami, nie? Ale schronisko porządne. Także. Okres urlopowy zaliczony. No. Ja to w Bieszczadach, bo już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale była taka chatka, gdzie mieszkał jakiś taki pan Staszek i tam się strasznie było się szło, tam nic nie było, prądu nie było i to opowiadał, jak tam mafia przyjeżdża ludzi wykańczać. Ale to i drzwi działały za przeproszeniem na zajebiste pierdolnięcie. Zawsze jest jakiś sposób. Tak. Zresztą w grach też to często działa. Czy ten, mnie trochę smuci, że ten, taki duch w narodzie troszkę ginie. To znaczy troszkę, bo jak ja byłem młody, to bez kitu tych ludzi z plecakami, namiotami było więcej, nie? A teraz takie stare konie jak my, no to my przeszliśmy naprawdę długi szlak. To przez pierwsze 4 dni to jakieś 60 km, to jest kawał drogi przez góry, nie? Jak nie więcej. Na prostym byłoby dużo. No, a to jednak wiesz, to jeszcze... Niektóre przewyższenia były takie, że po prostu nogi do dupy wchodziły. Ale fajnie, nie, ja to lubię. I kurde, no przez ten odcinek może ze 4-5 osób z plecakiem spotkaliśmy. Jeszcze byli tacy turyści, co po prostu podjeżdżają do miejscowości, gdzie śpią, wchodzą sobie pod górkę i se złażą. To takich trochę było, nie? Ale takich górołazów strasznie mało. Ale byli, nie? Potem jeszcze w Pieniny weszliśmy, to tam trochę lepiej, było więcej ludzi. No, więc czasami nie gramy, tylko wyjeżdżamy gdzieś. No. Ale zawsze nie, pewnie ja jakiś tam tablecik, konsola jakaś. No. I Force na plecach kogoś. Tak. Czy kinowanie się w Foursquare. Dokładnie. No ale to zależy pewnie w tej góry, no bo pamiętam, że jak parę lat temu pojechałem w Tatry, to właściwie w kolejce się stało. Nie, no ale tam jest szar, ciężko, bo... to jest co innego. Nie, generalnie no, w Pieninach też jest dużo ludzi, co sobie lubią połazić, nie? Ale zmienił się trochę model. Nawet jak ktoś lubi połazić, to już nie tak jak na hardcora, nie? Tylko sobie przyjedzie do hoteliku, wejdzie sobie na górkę, zejdzie sobie, posiedzi w hoteliku, potem pojedzie autem do następnego, raczej w ten sposób, nie? I to najsmutniejsze jest to, że raczej tacy ludzie 20 parę lat, 30 parę, nie ma takich... Że zasięgu nie ma. No. Jest trochę szkoda, że młodzież już tak nie łazi, ale przyznam, że na przykład w Szczawnicy chyba, to tam była duża grupa młodzieży z namiotami, że im się chciało. To ucieszyłem się, jak to widziałem. Ja nie wiem, bo ja to... I tak właśnie weszliśmy na schronisko na Prechybie, kawał drogi, praktycznie nie było ludzi, no i my stare konie.
i był ratownik topru, no to się ucieszył, że nas zobaczył, że tak, a, że fajnie, że jeszcze ludziom chce się chodzić po górach, a jak zamówiliśmy skrzynkę browarów, to już był w ogóle, o, ale hardcore, zadowolony, jak się uchodził. A do rana skrzynka pękła, no co poradzisz? To jest chestanie, nie wiem, czemu tak swojego syna puścił z kolegami, żeby góry po prostu pojechał. Czemu? Bez opieki, nie wiem, tak? Nie, co ty? Nie dałby sobie rady, no. No to właśnie, wiesz, tak się hartuje stal, nie? Namierzasz smartfona, wiesz, gdzie jest. No. Tak, właśnie. Nie no, na pewno, tylko to zmienia się perspektywa jednak. Jak rodziców się nie pytało o zdanie, czy można jechać, czy nie. No, ja się pytałem mamy, ile mi kasy da. Tak. Ja pamiętam, że zostawiałem kartkę na stole, żeby wyjechałem na wakacje z kolegami. No dobra, to jeszcze może na jakieś do widzenia i cześć czołem. To na razie. Dzięki. Dobra, 3, 4. Do widzenia. Do widzenia.